Czy pamiętasz, jak to było? Czy pamiętasz, jak to było? Kiedy jeszcze bez wahania ludziom się wierzyło, gdy świat bywał taki prosty jak elementarze, gdy się w złoto obracało każde z naszych marzeń. Czy pamiętasz, jak to było? Czy pamiętasz, jak to było? Gdy nas świt do snu prowadził w pościel bladosiwą, gdy do szczęścia brakowało przyjaciół i wina, gdy świat się za oknem kończył tam, gdzie się zaczynał. Ech, złudzenia, jak na skrzydłach prosto w jutro niosły. Chcieliśmy za wszelką cenę wkroczyć w świat dorosłych. Dzisiaj tylko sny zostały, ale kto je kupi? Jak przysłowia się sprawdzają, młody to i głupi. Czy pamiętasz, jak to było? Czy pamiętasz, jak to było? Kiedy dzień był jak stulecie, a kalendarz chwilą, kiedy drzwi się wyważało otwarte na oścież, piękne słowa były chlebem, a dłoń każda mostem. Ech, złudzenia, jak na skrzydłach prosto w jutro niosły. Chcieliśmy za wszelką cenę wkroczyć w świat dorosły. Dzisiaj tylko sny zostały, ale kto je kupi? Do mnie na konferencję, żebym wziął udział w konferencji na temat mojego dziadka, posła ziemi mławskiej, posła Sejmu Ustawodawczego Ignacego Góralskiego. Chciałbym, gdyby można po cichutku, serdecznie podziękować za zaproszenie. Kiedy człowiek zaśnie, bardzo miło. Cofnąć cieszę życie się bardzo, tak że jak zegar. Zajęli się państwo w stulecie niepodległości Polski również tematem, śladami mojego dziadka, śladami posła ziemi mławskiej Ignacego Góralskiego z Przyspy. Dziękuję przepięknie. Czy to pamiętasz, trzecia książka moja dotycząca już tylko jak to było? Samego Ignacego Góralskiego, posła kiedy jeszcze bez wahania mojego dziadka. Się wierzyło. Dotyczy tylko życia dziadka i rodziny. Gdy świat z tym, że jest nieskończona prosty, z powodu jak wielkich trudności w uzyskiwaniu takich dóbr, jakich sobie życzył od każde najbliższej rodziny. Czasem jest to marzeń łatwe, czasem jest to trudne. Oto ta część, która jest skończona i nawet już przeze mnie wydrukowana, zalaminowana. Czy pamiętasz, pierwsza strona, jak to druga było? Strona. Oto gdy nas świt do snu prowadził, rodzina posła Ignacego Góralskiego. To jest zdjęcie z okresu Sejmu Ustawodawczego 1919 rok. To jest jego żona, a to są jego dzieci. Przyjaciół i wina. Tu jest moja mama. Gdy świat się a to są już tylko kończył, dwie osoby tam, żyjące. Irena Góralska w Warszawie i Ignacy Rafał Góralski w Olsztynie. Jak a na tak skrzydłach prosto jutro drzewo zegarowe rodziny chcieliśmy Ignacego Jana stacji góralskich z Przyspy. Wkroczyć w świat dorosły. I trzecia strona. Bo dzisiaj tylko sny zostały. Ale kto je brakuje kupi? Mi super szczegółowych danych jak dotyczących rodziny. Się tak jak wspomniałem, młody nie jest to czasem wydaje się łatwe, ale czasem jest to trudne.
To tyle pokrótce o sobie. Czy pamiętasz, jak to było? Dziękuję przepięknie, dziękuję za zaproszenie. Czy pamiętasz, jak to sesję było? Kiedy dzień był jak stulecie, a kalendarz chwilą. Dziękuję przepięknie. Kiedy drzwi się wyważało, otwarte na oścież, piękne słowa były chlebem, a dłoń każda mostem. Ech złudzenia, jak na skrzydłach prosto w jutro niosły. Chcieliśmy za wszelką cenę wkroczyć w świat dorosłych. Dzisiaj tylko sny zostały, ale kto je kupi? Jak przysłowia się sprawdzają, młody to i głupi. Gdyby można po cichutku, kiedy człowiek zaśnie, cofnąć życie tak jak zegar o lat kilkanaście. Pamiętasz, jak to było? Czy pamiętasz, jak to było? Kiedy jeszcze bez wahania ludziom się wierzyło? Gdy świat bywał taki prosty jak elementarze, gdy się w złoto obracało każde z naszych marzeń. Czy pamiętasz, jak to było? Czy pamiętasz, jak to było? Gdy nas świt do snu prowadził w pościel bladosiwą, gdy do szczęścia brakowało przyjaciół i wina, gdy świat się za oknem kończył tam, gdzie się zaczynał. Ech, złudzenia, jak na skrzydłach prosto w jutro niosły. Chcieliśmy za wszelką cenę wkroczyć w świat dorosłych. Dzisiaj tylko sny zostały, ale kto je kupi? Jak przysłowia się sprawdzają, młody to i głupi. Czy pamiętasz, jak to było? Czy pamiętasz, jak to było? Kiedy dzień był jak stulecie, a kalendarz chwilą. Kiedy drzwi się wyważało, otwarte na oścież, piękne słowa były chlebem, a dłoń każda mostem. Ech, złudzenia, jak na skrzydłach prosto w jutro niosły. Chcieliśmy za wszelką cenę wkroczyć w świat dorosłych. Dzisiaj tylko sny zostały, ale kto je kupi? Jak przysłowia się sprawdzają, młody to i głupi. Gdyby można po cichutku, kiedy człowiek zaśnie, cofnąć życie tak jak zegar o lat kilkanaście.
Czy pamiętasz, jak to było? Czy pamiętasz, jak to było? Kiedy jeszcze bez wahania ludziom się wierzyło, gdy świat bywał taki